Przypominam, że gramy partię z widzami. Tutaj widzowie partie towarzyskie ustawiają. Dobra, to jest kwestia już chyba techniki. Prostej techniki. Mamy tutaj pionka zasuwającego do góry. Tak jest. I za chwilę tutaj jakiegoś mata będziemy próbować dać przeciwnikowi. I mat w następnym ruchu. Okej. Myślę, że to po kolei tutaj te propozycje idą, więc będę zaczynał od góry. To chyba tak działa. Potem zapamiętajmy Maćka. Dziękuję Ci serdecznie za grę. Czarek, proszę bardzo, jedziemy. E4 sobie zagrajmy. Dobra. Przypominam, jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał do turnieju, to można to w tym momencie zrobić. O 18 ruszamy z tym turniejem. Obrona Alechina, bardzo proszę. Może być ciekawie. Od razu D4 zrobimy sobie akcję pionkiem do centrum. Przypominam, że tutaj gramy na 2 minuty, więc czasu jest mało, trzeba przyspieszać. Dobra, obrona Alechina jest takim chytrym troszeczkę debiutem. Bo jeżeli białe nie potrafią tego za bardzo grać, to czarne mogą stanąć bardzo fajnie. H3 był bardzo ważnym ruchem. Tutaj nie lubię takiego gońca na G4. Ta pozycja mi się podoba i jednym i drugim kolorem. F5, ciekawe zagranie. Hetman D2, aby bronić tutaj na F4. E5 prawdopodobnie taki ruch przeciwnik może szykować. Tak też się dzieje. Tutaj zagramy tak. Aj, F4 przegapiłem, ale zbije tu, on mi zbije tu. No taka powiedzmy. Ja bym grał F4. Nie, nie można F4, bo jest bicie na B6 i odbijam skoczka potem na C6, więc to wszystko działa. Przeciwnik chyba podsłuchał, ale na szczęście trochę go oszukałem tutaj swoją gadką. Figura więcej. No i to jest oczywiście figura więcej. Tyle w temacie. Za chwilę robimy sobie roszadę, a może wymienimy hetmany. Mamy coś więcej, wymieniajmy hetmany. Jeżeli goniec na F5, to skoczek na G5 i tutaj ustawia się skoczkiem od razu na E4. Tempo gry w turnieju to 3 minuty plus 2 sekundy. Tutaj proponuję od 2 minut do 2 minut maksymalnie. Można też ustawić minutkę, jak ktoś chce zagrać buleta, bo myślę, że więcej czasu to możemy się nie wyrobić ze wszystkimi. Zagramy goniec G4 z próbą wymiany. Nie pozwolimy zagrać G5 w tym wypadku. Tak, no to już jest ustawienie przeciwnika. Wieża idzie na wolną linię, oczywiście. Goniec za bardzo nie ma gry. Tutaj skoczek na B6, jakieś tam akcje na C7. To się powinno wszystko zgadzać. Skoczek B6, zablokujemy pionka. Odetniemy przeciwnikowi kilka pól w jego obozie i spróbujemy zagrać. No co, zdwoimy sobie wieżę. Zdwoimy wieżę, będzie dobrze. Oczywiście ja mogłem też wybić, tylko po co dawać przeciwnikowi szansę, jeżeli goniec kompletnie nie gra w tej pozycji, a skoczek stoi wyśmienicie w centrum. No i teraz plany są proste, wieża C7. Trzeba wyzwać na pojedynek, tak, tutaj macie mój nick, Szachuś, naliczę się i jedziemy. A właśnie, ja jeszcze tutaj muszę tylko zmienić tytuł. Wpiszemy, że jesteśmy właśnie na liczę się, to momencik. Liczes.org. OK. Wtedy będzie nas tam prawdopodobnie wyświetlało. No dobra, zbijemy, zagramy F3. O, goniec zbił, za szybko pograłem. Tutaj jeszcze jest opcja, była opcja, no to zagramy teraz. OK. Ciach, ciach, ciach. No i tutaj myślę, że czarny ma małe szanse. Tam jeszcze król D8? Nie, nie było takiego ruchu. Dobra. Okej, dziękuję serdecznie. Kolejna osoba. Tak, Maciek, czyli po kolei tutaj będę. To są partie towarzyskie. Może być też rankingowa. Mi to nie przeszkadza. Mi na rankingu nie zależy. Zagrajmy sobie znowu E4. C5. No dobra. Poćwiczymy sobie obronę sycylijską, lecimy tutaj pionkiem, tak, hetmanem wybijemy od razu z atakiem na wieżę, jeżeli skoczek zagra, a zagrać musi, to mamy ruch E5, czy, aj, tu już chciałem, byłby goniec na B4, no, mógłbym wpaść nieźle w pułapkę, ja to coś podstawiłem, skoczek może chyba zbić na E5, to podpowiadam, następnie hetman A5 z szachem i wybicie na E5, ciekawe, czy, jak, no właśnie, tak poszło. Ciekawy jestem, jakie tu jest opóźnienie w tej sytuacji. No ale bez pionka będziemy próbować jeszcze oczywiście walczyć. Tutaj damy szacha szybkiego i zrobimy sobie roszadę. Roszadę może długą w ogóle. Myślę, że długa będzie sensowna. To jakiś goniec D4 będzie groziło. O właśnie, o właśnie. Przeciwnik wpadł w pułapeczkę, bo za chwilę zbijam gońca. Skoczka na F6.
Witam cię, królu Pawle. Pozdrawiam serdecznie. Hetman H5. A to dobre posunięcie. Dobra. Tutaj bicie z szachem szybciutko. Jak skoczek odbija, podwisa wieża na końcu. Ale najpierw wymienimy hetmany. I wybijamy wieżę. No to już jest pozycja chyba ciężka, mój drogi tutaj widzu. No ale walka do końca. Walka do końca. To jest ważne, żeby grać do końca partię. Ok, roszada. Tu możemy sobie zbić na D5 pioneczka. Goniec za chwilę gdzieś tam wraca. Wieże działają. No grunt to, aby figurki dobrze grały. Król F8. Jakże to wspaniałe posunięcie. Mówi nam wiele. Skoczek wraca na C3. Tutaj grozi bicie skoczka. Jak tam po urodzinach? Wszystko w porządku. Moje urodziny wyglądały następująco, że akurat byłem na diecie takiej mocno głodówkowej, więc piłem tylko wodę i siedziałem w domu, oglądałem Netflixa. Też przyjemnie, bo rzadko to bywa u mnie. Miałem dla siebie ponad pół dnia, więc jestem mega zadowolony. Okej, goniec na E5. Czy mnie tu mata jakiegoś nie podładował? Ale nie, no mata nie ma. Lufcik zawsze mile widziany. Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Dobra, tutaj wiążemy przeciwnika, będziemy męczyć. Wybijamy, skoczek wchodzi do gry na F6 lub na D6. Dużo jest fajnych opcji. No to lecimy teraz skoczkiem może na D6. Czy jakiegoś mata tutaj daje? Nie wiem, szczerze mówiąc. Może tak. Czy król pójdzie w tę stronę? Nie pójdzie. Zagram tak i tak za chwilę. Oto wezmę teraz gońca. Dobra. Przeciwnik tutaj sprezentował mi ostatnią figurę. No dobrze, dobrze. Dziękuję Ci serdecznie, Maćku. Mam nadzieję, że się 2 plus 2 nie będę grał, od razu mówię, więc tutaj to odhaczam. Będziemy grać bez Tata Juli. Dzień dobry. Będziemy grać, słuchajcie, zagramy sobie C4. Bez dodawanego czasu, bo te partie wtedy mogą trwać bardzo, bardzo długo. A dużo osób w kolejce, nie wiadomo czy się wyrobimy, postaramy się oczywiście. Obrona królewsko-indyjska się nam szykuje? Prawdopodobnie tak. Zagramy sobie system Averbacha. Goniec G5, C5, bardzo dobre posunięcie. E5, podoba mi się. D2. Przepraszam najmocniej. Kawka działa. Tutaj E6 oczywiście można by było grać. No i H4 pójdziemy. Tutaj H6 już nie można, H5 ewentualnie, ale tu myślę, że białymi stoimy nieco przyjemniej. Oj, panie tata Julii, hetman, dziękuję ci serdecznie. No szkoda, że tak szybko poszło. Tutaj niestety nieubłagalna kolejka. Lecimy dalej. Pozdrawiam mojego męża. Pozdrawiamy męża Orlineczki. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tym razem czarne. No to co? Może obrona skandynawska, tak troszeczkę, aby inaczej to poszło. Dobrze, lecimy tak. Bicie, skoczek F6. Jak rzucić wyzwanie? Proponuję tutaj wpisać nick i tam są opcje. Może ktoś na czacie podpowiedzieć, bo ciężko mi w tym momencie do wszystkich tutaj dotrzeć. Ok, gramy E5 i czarnymi stoimy chyba dobrze w tym momencie. Wyprowadźmy sobie wszystkie figury. Długa roszada w zanadrzu. Tutaj goniec G4 wiążemy, goniec E2 trzeba grać. Coś tu poszło. Zamieszki. O Matko Boska, nie spamujcie, proszę bardzo. Czy jest tutaj na sali? Matko Boska, proszę nie spamujcie, ludzie. Bardzo proszę o kulturę osobistą i powszechną. Posunięcie F3. F6, wróć. Skoczek, goniec. Dobra, bo ja się tutaj nie mogę skupić od tych spamów. Atakujemy, atakujemy. I co dalej? I co dalej, moi drodzy? Co dalej? No to weźmiemy sobie wieżę, mój drogi, tutaj widzu Antku. Rajd od Tomka. Dziękuję serdecznie. Rajd od Tomka poszedł. O, możliwe. Dzięki, 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 dzięki. Wracamy skoczkiem, wracamy na D4. Od razu z tempem. Okej, goniec D6 powiedzmy. I co dalej? Tu grozi wybicie. No dobrze, będzie groziło to wieżą się ustawimy od razu na wolną linię. Przeciwnik wziął. Czyli to, co ma pod ręką, to stara się wymieniać. No to C5, B4 to B6. Okej, to B5 w takim razie uskutecznimy. Zejdziemy sobie wieżą za chwilę. Wieżą, królem ze związania. Już mi się figury mylą, zobaczcie. Człowiek już niestety nie młodnieje, a się starzeje.
Lecimy tak, c4, pionki do góry, goniec f4, wszystko się trzyma, dajemy szacha, lecimy zaraz na mata. Nie mogę tam, bo goniec zagra na f1. Ha! Właśnie! Właśnie, właśnie, to królem. Będziemy wędrować do góry. Tutaj nie można też robić deklarowanych posunięć jak na czeską, aż tak bardzo, bardzo wysoko. Jak widać. Dzień dobry, dzień dobry. Ok, C4, 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 C3, 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 C3 serdeczne, C3. No mój drogi przyjacielu, tutaj już jest pozycja, myślę, że... Aj, no to wezmę chętnie, chociaż pionem można było, dziękuję serdecznie. 2 plus 0, kujaczan, lecimy, 2 plus 0. Ok, no to było C4, D4 chyba dzisiaj jeszcze nie było. D4. Panie drogi kujaczanie, no dobra, tutaj skoczek F3, tutaj jakieś pułapeczki chyba będą uskuteczniane, nie znam tych gambitów, ale jak dają piony, to ja je biorę, potem myślę, co dalej z nimi zrobić, co zrobić z tą przewagą, no to tutaj ciach, związanko, bijemy, dwa pionki więcej, kwestia dobrej roszady, ciekawe jest, czy, gdzie hetman odejdzie, może na E6, to wtedy fajne widełki. Będą na C7, ale myślę, że hetman F7 byłoby najlepsze w tym wypadku. No to wtedy sobie weźmiemy tutaj pioneczka, znaczy skoczka, wyprowadzimy E4, goniec C4, goniec C4 na związanie. Jakieś tutaj opcje związanie, on mi zrobił, ja mu zrobiłem skoczek E5, to wracamy, będziemy pilnować F3. Ok, wybijamy, tutaj wisi hetman F5, jakiś grozi, przeciwnik gra szybko. Gra bardzo szybko, jakiś tutaj hetman G7, G3 trzeba, bo maty będą grozić czasami na polu. No właśnie, zagramy od razu G3, to chyba neutralizuje wszelakie groźby i wymieniamy, starajmy się wymienić wszystko. Jest przewaga, wymieniamy. Dobra, no to wymieniamy tędy. Troszkę pionów się nazbierało i dobrze, tu się broni, wieża tutaj cyk. I lecimy za chwilę jakiś taki ruch, może nie, tak nie mogę, bo goniec zbija, trzeba zagrać F6 lub nawet wieża F1, teraz można wrócić spokojnie, ale F6 też będzie dobre, skoczek E7, myślę, że tutaj grozi za moment, jakiś szach może nastąpić, król G2, to wszystko się trzyma. Ok, no król G2 zagramy od razu, ale sprytnie, ale to tak zagrajmy i jakiś skoczek na F5 grozi. Ciekawe jeszcze, gdzie wieża odejdzie. Jak wieża tutaj, to tutaj. O, dobra, sprytnie, sprytnie, sprytnie. No i chwilę muszę się zadumać w tej sytuacji. No to tak, może najprościej. Będziemy bronić pionka. I skoczek F5 będzie jakieś pewnie groziło. No co, C3, żeby nie było żadnych tutaj niespodzianek. Okej. Z próbą też zdwojenia wież. Przy okazji na dwójce będziemy się ładnie bronić. Dobra, no to wzięcie tutaj tego gońca jest jakże przyjemną sprawą. Dziękuję za wszystkie followki. Dobra, lecimy dalej. Kolejna osoba, 2 plus 0. Ktoś jest 1 plus 0, Mateusz 8421. To jedyneczka, to super, to będzie niezła akcja. Dobra, to zagrajmy sobie E4 teraz. Widełki były? Może były. H4, zobaczymy jak przeciwnik będzie na to reagował. E5, od razu idziemy H5, będziemy sobie atakować przeciwnika, no to go w ten sposób, dobrze, skoczek F3 pobronimy, skoczek E5 wybijemy, no gońcem za bardzo zbić nie można, bo to, ten goniec jest bardzo potrzebny w tych strukturach, ten ruch to sobie możemy tutaj od razu związać skoczka. Myślę, że będzie dobry pomysł. Pojedynek z Tomkiem kiedy? No, słuchajcie, no to kwestia dogadania. Oczywiście jestem otwarty, tylko że nie składam propozycji, bo jestem dosyć zajęty. Jeżeli coś takiego będzie, to jak najbardziej można spróbować, trzeba rozważać, bo strasznie dużo mam pracy i o pojedynkach teraz za bardzo nie myślę. Ale to myślę, że to jest kwestia czasu. Takie rzeczy trzeba robić oczywiście. Może hetman E2, tak żeby wspomóc skoczka nieco, jakiś goniec G5, może goniec na H6, no właśnie, tu mnie przeciwnik sprytnie próbuje ograć, no więc teraz, co teraz, ale mi dał zagwozdkę przeciwnik,
No, aj, podstawiłem skoczka na C3. No to jestem niezły agent. Dobra, hetman C4. Podstawiłem figurkę i trzeba będzie się męczyć teraz. Oj, trzeba będzie się męczyć. Spróbujemy przeciwnika jakoś poszukiwać. Jakaś długa roszada może jeszcze. Oczywiście figura na takim czasie nie gwarantuje jeszcze zwycięstwa, mam nadzieję, chociaż to jest okropnie dużo. Pozdrawiam cię, Piotruś. Panie królu Pawle, oczywiście, że zagramy. Kiedyś już graliśmy, prawda? Kiedyś już graliśmy. Pamiętam. Pewnie, że można. To jest tylko kwestia właśnie znalezienia odpowiedniego terminu. Poświęcenie? No nie sądzę. Z mojej strony to nie było poświęcenie, to była zwykła podstawka. To był impuls. To był impuls, moi drodzy. Wieża C. Wieża na B4. No dobra, wraca. Aj, widełki bym podstawił. Dobre posunięcie, to tak zagrajmy. Tutaj muszę trzymać pole C3. Może jakiś ruch C4. O, właśnie, ruch C4 mógłby być niezły. Tak jeszcze można i C4 próbować złapać figurkę. Ale taki ruch C4 byłby lepszy. Skoczek odejdzie, weźmiemy wieżę. No, przeciwnik niech pomyśli. Wieża B5, to wtedy odejdziemy tu. Może C4 później. Coś takiego. Czas ucieka. Czas jest tutaj bardzo ważny. W tym momencie. Radziok, wpisz proszę wykrzyknik klub Liches. Tak jak jest w komentarzu. Wykrzyknik klub Liches. To teraz idziemy C4. Bardzo ważny ruch, żeby tutaj pilnować pola D5. Wieża A5, no to idziemy A4. Wieża jest nieco skrępowana, mam nadzieję. Może tutaj zagrajmy i taki ruch będziemy grozić matem. Mogę wziąć wieżę. No wezmę tę wieżę. No ok, przeciwnik podstawił. To chciałem spróbować dać mata, ale tutaj skoczek, coś tam. E6 niech będzie. Ok, dziękuję serdecznie. Teraz będzie bulecik 1 plus 0. Ok, lecimy 1 plus 0. Mateusz 8421. No to go. Oj, mi się osunęła troszkę myszka. No, w buletach tutaj mam też małe szanse. Oj, przeciwnik podstawił. Figury lubię zbierać, więc zbieram. No, wyprowadźmy to jako tako. Tutaj jakieś wymiany. Ok. To już myślę, że stabilnie w miarę stoimy. Goniec F4 za chwilę zagram. A i podstawka hetmana. No, bulety to też mają to do siebie, że szybko można popełnić grube błędy. Trzeba pamiętać, żeby w miarę też poprawnie grać, bo jest po 40 sekund. Dla szachisty w internecie to jest jeszcze sporo czasu. I jak tu dać mata? Niech mi ktoś powie. Niech mi ktoś powie, bo nie wiem. Niestety. Oj, tu myślałem, że król pójdzie w tę stronę. Ale mi król zwiał. No trzeba przyznać, nieźle mi tutaj czmychnął. Będziemy próbować na F7. Niezły rajd tym królem, muszę przyznać. Mamy to. 1 plus 1 grać nie będę. Dodawanego czasu nie gramy, więc odrzucam. Bardzo mi przykro. 2 plus 0. Stefan 1, 2, 8. Proszę bardzo, gramy. E4. No to może E5 tym razem. Jakiś taki dziki ruch, którego nie znam, ale spróbujemy. Taki trochę gambit królewski z drugiej strony. Myślę, że bardzo niepoprawny ruch. Ok, goniec B4, tak, to próbujemy troszeczkę zamieszać oczywiście, tutaj sobie wybijemy, weźmiemy pionkę, Nakamura to bierze pionki, komentuje, takes. No Nakamura jest niezły. Dobra, wybijamy, robimy roszadę i próbujemy wymienić, mogłem gońcem na G4, a to też chyba jest dobry ruch. Hetman F6, wprowadźmy kolejną figurę do gry za moment, tu będziemy grozić, będziemy. Spróbujemy tak tutaj zagrozić przeciwnikowi. Ach, słyszał. Skoczek uciekł od razu. Dobra, to tak, tu grozimy na C2, jakiś tam ruch, goniec H3, coś w tym rodzaju. No wieża F2 oczywiście wszystko broni, hetman również broni. Przejdźmy skoczkiem jakoś sprytnie, może tędy. No dobra, muszę zagrać w ten sposób. Pewnie będzie wymiana lub skoka wybijamy. Dobra, a wymienimy. Czemu nie? Mamy tutaj pionka więcej, struktura lepsza, B6. Pozycja na pewno jest wygrana technicznie, strategicznie, nawet bym powiedział. Możemy teraz wrócić, skoczka ustawić sobie na polu A5 i próbować zdejmować kolejne pionki. No taki ruch oczywiście istnieje.
Pionek za darmo, pionek wisi. No i teraz co dalej? Wieża F4 może? Z próbą wybicia. Dobra, tu będzie teraz próba wybicia. Skoczek D2 z widłami, o ile się nic nie zmieni w figurach. Ale w figurach się zmienia. Tak, tak. I wymieniamy wieżę. Jeszcze spróbujemy przeciwnika oszukać takim ruchem jak A5, żebyśmy się sami nie oszukali przypadkiem. Ok, lecimy do góry pionkiem. Na F3 wisi. Wisi na F3. Jak będę grał białymi, to zagram E4. Mogę zagrać 4. Mogę każdy ruch zagrać, nie ma problemu. Możecie decydować. Zrobimy lufcik. Tak w razie czego tutaj się będziemy nieco bronić. Szacha dał, szacha widział. Ok. Skoczek jakoś tam albo tam. Próby jakieś matowe zastosujemy. Zastosujemy próby matowe. Może jeszcze raz w ten sposób. Hop. I mata nie widzę, mata nie widzę, mata nie widzę. A może się spokusi o wieżę, to weźmiemy sobie tą wieżę na C6. Już tego mata nie widziałem kompletnie. Żadnego, nie wiadomo czy nawet był ten mat. Dajmy szacha. I dajmy kolejnego szacha. Oj, 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 to przypadkowo wieżę też zaatakowałem. Bardzo, bardzo przypadkowo, no ale tutaj decyduje oczywiście czas. Czas decyduje w tej sytuacji. Podstawiłem skoczka. Tak to już bywa na tym małym czasie. To była pionka. No, przeciwnik jak mi oddał pionka, to tutaj jest dobrze. Dobra, idziemy w tę stronę i zaangażujemy pionka kolejnego. Ok, dziękuję bardzo. Towarzyska, proszę bardzo. ZSA. E4, gram E4. I to gambit królewski zagrajmy. Posunięcie F4. Ok, goniec C4. Bardzo lubię ten ruch, jak już ktoś bije na F4. Czekam na hetman H4. Niestety nie poszło, więc skoczek na C3. Gramy sobie skoczkami, zrobimy za chwilę roszadę, posunięcie D4. Przypominam, jeżeli ktoś chce się zapisać do turnieju, gramy o 18, turniej dla widzów. Wykrzyknik klub Liczes, tam można przystąpić do klubu i tam jest odnośnik do turnieju. Pierwszy turniej, 3 plus 2, gramy arenkę, półtorej godzinki. No to odbijemy sobie pionka, no i widzimy tutaj przeciwnik gambit królewski nie pograł najlepiej, niestety, gdyż świadczy o tym fakt, że moje figury żyją, a jego są nieco skrępowane. Zaraz D5 jeszcze przykurzymy, mogą to od razu uczynić. No teraz nie mogę, dobra, wybiję i teraz zagramy D5. Spróbujemy skrępować tutaj króla nieco. No teraz jeszcze muszę odejść, aha, tutaj mi pobije, no nie, bo tutaj będzie goniec B5 z szachem. C4 za moment, pionka przytrzymamy. Dobra, przytrzymamy pionka. I co dalej? Co dalej? Hetmanem wybijemy oczywiście. Wieża E1. Pionek niegroźny, może brać. Wybijmy to sobie szybciutko. Pionki jakieś. Dziękuję serdecznie za coś tam. A, za... Dziękuję za rajda. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Królu Pawle. Wiecie co? Kusi mnie bicie. Bardzo kusi mnie to bicie, więc wezmę. Tak, żeby troszkę się podziało w tej pozycji. I teraz chyba jest bicie na C4. Grozi mat na E8. Niestety. Grozi mat na E8. Tak to się ładnie ułożyło. Hetman C7 z próbą wymiany hetmana. Zaraz jak zbije, to daję mata. Nie muszę wymieniać hetmanów. W ogóle jak hetman pójdzie na A8, to ja... A, dobra. Mamy mata. Ok. Dzięki, towarzyska, proszę bardzo. Lecimy dalej. E4, E5. Zgrajmy sobie E5. Może gambit słonia. Jest coś takiego jak gambit słonia. Oczywiście nie znam tego gambitu. Wiem, że są dwa pierwsze ruchy i tam jakoś trzeba grać w centrum. Możemy się pobawić oczywiście. Prawdopodobnie jest to bardzo niepoprawny gambit, jak to zwykle bywa w takich dziwactwach. Dobra, skoczek F6, goniec, dał szacha, miał prawo. I teraz co tutaj się dzieje? No to bijemy.
Dobra, wymienimy to wszystko, będziemy grozić ruchem C4. Ciekawe, czy przeciwnik to zauważy. No, nie widział. Udało się szybko tutaj oszukać białe. I za moment próbujemy zdobyć figurę. Bierzemy gońca, oczywiście to bez dwóch zdań. Ok, wyprowadźmy ostatnią figurkę. Długa roszada również z mojej strony. E5 się szykuje, pionek wisi na F2, idziemy sobie E5. Ostatnia figura do gry, to jest ważne, dobre nawyki, trzeba tutaj przypominać o tym. D2 sobie gramy, ok, to wszystko działa. Bierze na moment, żeby jednak tutaj pilnować. No i prawdopodobnie wymiana wież będzie do końca, no to z figurą więcej jest to względnie proste. A4 ważny ruch. Walka trwa do końca. I matowanko. Okej, dziękuję. Mat Mardzik, proszę bardzo. Lecimy 2 plus 0. Gambit Króla Pawła. No dobra, nie będę czytał tego po raz kolejny. E4. Proszę bardzo. Metamardzik chyba zaspał. No i teraz słuchajcie, odliczę do 5, jeżeli ktoś nie zrobi ruchu, bo to są partie towarzyskie, więc nic się nie dzieje, to będę grał z kolejną osobą, żeby nie specjalnie nie czekać. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, tutaj przerywamy partię. Kolejna osoba, proszę bardzo. Przemek Dziamba. Ok, zgramy znowu E5 i Gambit Słonia. Zobaczymy, jak tutaj z Gambitem Słonia sobie przeciwnicy będą radzić. O ile ja... O, no właśnie, świetnie sobie przeciwnik poradził. Właśnie tego się bałem. I co ja mam teraz, biedny żuczek, zrobić? Mam przewaloną sytuację. O, rety. No dobra, dam przeciwnikowi troszeczkę tutaj pozbijać moje figury. No tak, po wybiciu Hetman H5. No dobrze, zagramy G6. Zagramy G6. Zagramy G6, oddamy jakość. No cóż mi innego pozostało w tej beznadziejności. Będziemy próbować. Oczywiście pozycja białych jest już wygrana. To jest kwestia tylko dokładnych tam zagrań. Później spróbujemy zrobić oczywiście długą roszadę. No, ruch jakiś tam trzeba wykonać. Ok. Bronić się trzeba. Spróbujemy tam przeciwnika po diagonali coś pomęczyć. Znaczy po wolnej linii i diagonali. Oj, mój drogi przeciwniku, dałeś mi tutaj prezent, więc chętnie z tego skorzystam. Hetman wzięty. Witam cię, chessboard. Witam. I o zdrowie się pytam. Hetman B6 i co? Czy będziemy tutaj przeciwnika męczyć? Ok, bijemy. A wezmę wieżę, tutaj sobie odbijemy, pionek wisi. Już tak na uproszczenia sobie idziemy w tym momencie. Szacha damy. Król D2 to skoczek E4, idziemy pionkiem. A, mogłem już od razu skoczek E4 z widełkami. Były widełki, więc zdążę teraz. Przeciwnik również nie widział. Posunięcia oczywiście. Ok. Szacha dajmy.
Jeszcze jakieś paty przy okazji groziły, trzeba było uważać. Okej, okay, mamy to. Polo 94. Jedziemy. W czwartek o 20 na mecz, na przykład za tydzień. Napiszę do ciebie, Pawle, dobrze? Bo muszę zobaczyć, jak tam, co w czwartek za tydzień tam mi się szykuje. Odezwę się, ale dzięki już za propozycję. Już jakiś punkt odniesienia mamy, oczywiście. Okej, okay, lecimy. E4, D6. E5 nie jest na pewno dobrym ruchem w tej sytuacji. Tutaj już czarne dostają wiatru w żagle. Tego pionka będę zdejmował za moment. O właśnie. I jest to dosyć proste. No jeszcze mamy 20 minut gry z widzami, moi drodzy, a tutaj mamy też wybić to. Nie, nie wybiję. Zagramy sobie C6. No, tempo szybkie, to prawda. Tempo jest troszeczkę szybkie. Czekamy, aż zagra tu przeciwnik. Nie zagrał. Dobra, to teraz zbijemy. Skoczek D7 i spróbujemy tutaj, co? Za szybko, żeby nawet odbić figurę. No oddam tę wieżę, bo to już mi się po prostu nie chce nią uciekać. Przeciwnik nie wziął, jeszcze nie wziął tej wieży. Dajmy szacha. Ta wieża musi wybić. Grozi ładny mat na F3. Prawdopodobnie goniec wróci. Tak coś czuję. Wrócił. Ok, mamy to. 2 plus 0. Don Corleone. 2,61. No to już zawodnik z rankingiem. Ok, Don Corleone. Również będę liczył do 5, jeżeli ruchu nie wykonasz, ale widzę już zielone światełko. Ok, jest ruch. Dobra, Gambit Królewski grajmy. Kontrgambit jakiś królewski, proszę bardzo, no to się będzie działo. Lecimy z tematem, no dobra, lecimy D4. Okej, okay, bronimy. No dobra, jak dają, to biorę, jak gonią, to uciekam. Czy jest na sali mój moderator przesympatyczny? By nieco przypomniał o turnieju, albo link wkleił. Cześć Kaczmarol, witam cię serdecznie. Dzięki. Grajcie w szachy, chłopaki, grajcie w szachy. W ogóle u Kaczmarol, nie wiem czy słyszałeś, u Rataja robimy turniej 12 listopada w Kikongu. Wpadaj na piwko, jak masz ochotę i czas, i chęci. Hetman D3, moi drodzy. No i co, wymiana? Co ja w ogóle zagrałem? Hetman D3? A nie, musiałem gońca bronić, okej. Okay. Czas, przypominam tutaj o czasie. Czasu jest mało, czasu jest bardzo mało. Czasu jest niezwykle mało. Dobra, wszystkie wymiany poszły. Skoczek D4, tak jest, wieża F7. Szukam aktywności. Pion mniej, para gońców. Może coś tu się urodzi za chwilę. Spróbujemy wieża F1 za moment. Tak, skoczek tam E5, ja widziałem te podwiski, no ale to już wszystkiego nie da się tutaj jednak uniknąć na tak krótkim czasie. Widziałem. Wieża F1. No co, zdwajamy wieżę. Przetrzę sobie okulary, bo mało widzę. Goniec C5 nastąpiło. No, Don Corleone tutaj mnie chce załatwić, uciekam królem. Różnopolowe gońce mnie troszkę mało interesują. Może jakiś taki dziki ruch? Coś tam się może urodzić? Albo i nie. Może tak zagrajmy. Spróbą. Dobra, wybijamy, odbiję chociaż jednego pionka. Tu się trzyma. Ale sprytnie pograł. No, muszę przyznać. Brawo. No, muszę mieć lufcik. Nie mogłem zbić tego skoczka, ale zbijam na G6 i tutaj będę bardzo groźny tym pionkiem. Oj, będę gryzł. Okej, grozi mat, ale spryciula, ale mi tu pułapek zastawia przeciwnik. Królem będę za chwilę uciekał. No teraz zagrajmy tak, pro forma. Spróbujemy wymienić. To myślę, że będzie dobry pomysł, a inaczej zagramy goniec F5, weźmiemy. A właśnie, zwiążemy, weźmiemy.
I trzymamy wszystko. Wszystko trzymamy w tej sytuacji. OK. I zbieramy kolejne. Oj, ale nie podstawka, bo tu jest cały czas związanie. Dobra, dzięki serdeczne Don Corleone. Dynia, dynia 8-6, proszę bardzo. E4, jedziemy. Dynia aktywna. Moi drodzy, no nie zagram z wami wszystkimi, jak widzicie, bo mamy jeszcze jakiś kwadrans do rozpoczęcia turnieju. Więc, no, sorry. Musielibyśmy tu z pół dnia siedzieć, żeby wszystkich zadowolić. Zagrajmy ruch H4. Okej, okay. Przeciwnik się orientuje w tych pozycjach. Dobrze, dobrze, dobrze. Lekko nie będzie, jak to powiadają niektórzy. Goniec tak, skoczek tutaj. Dobra, oddam pionka. Ja lubię oddawać piony za inicjatywę. Proszę bardzo, ja się nie gniewam. Pewnie jest to mało poprawne, ale na tym czasie tutaj możemy grać cuda oczywiście. W tym momencie. To tak, wezmę piona teraz na B7 i teraz myślę, że inicjatywa jest jeszcze większa. Z uwagi na wieżę na B7. Teraz zostawimy pułapkę pod tytułem Hetman C3, wieża A1. Zobaczymy, co przeciwnik na to. Czy to widzi, czy zagra hetmanem na A6, czy on to dostrzega. Jeżeli zagra, to wieża B1 i... Ajajajajaj, hetman chyba leci. Chyba leci hetman. Mister Dynia. Dzień dobry Katarzyno, witam serdecznie. Słuchajcie, wczoraj Titled Tuesday było, no kurczę blade, prawie rekord pobiłem, ale świetnie mi się wczoraj grało, nie wiem czy ktoś z was był, no pewnie ktoś tam był, to jutro pewnie materiał się pojawi z tego Titled Tuesday. No i co, teraz planujemy jakoś tutaj trzymać przeciwnika, no hetman za wieżę to ogromnie dużo, roszady zrobić nie można, tutaj skoczek ma problem, wszystko jest powiązane. Jak cofnąć ruch? No nie, nie zgadzamy się na takie rzeczy. Tutaj nie ma cofania. W szachach nie wolno cofać. Kolejna osoba, proszę bardzo. 2 plus 0, marker. 3, 3, 5, 7. E4. No to co, może jeszcze C5 nie graliśmy dzisiaj. D6, wariant Neidorfa. Nie jestem w stanie wszystkiego, słuchajcie, czytać. Co? Najpiękniejszego enema? Co tu się w ogóle... Dajcie spokój, ludzie, ogarnijcie się. Król Paweł się obraził. Król Paweł również jest mistrzem krajowym. I to piekielnie silnym, uważam. Piekielnie silnym. Okej. Okay. No takie jakieś tutaj... Pograłem dziwactwa z tym E5, no ale jest jak jest. Jeśli zbicie, dobra, gramy tak, zbicie, goniec D8, skoczek E7, będę tego skoczka chciał wypędzić, o ile tutaj będzie plan skoczkiem na D5. Okej, okay. E3, skoczek D7, bicie, wymiana? Nie chciał. No to idziemy na wolną linię wieżyczką, szybko wieża wchodzi. Oczywiście tu się mogę też zająć jakimś posunięciem, bije w przelocie, to bijemy to i gramy w szachy, tu nie mogę, to... Może B5, B4 jakieś. Będziemy sobie kombinować akcje. Coś w tym stylu. Cześć. Turniej z widzami. Tak. Jeszcze można się zapisać. Ogólnie w trakcie turnieju również się można zapisywać, bo jest to system arenowy. Wykrzyknik, klub liczes. Do klubu należy przystąpić i tam jest odnośnik do tego turnieju. Zapraszam. No, partia wyrównana, muszę powiedzieć. Dosyć wyrównana. Tu pewnie wieża C1 i wymiana nastąpi. Nie nastąpi wymiana. I spróbujemy przeciwnika oszukać. Jeżeli zagra wieża C1, to ja po prostu tę wieżę zbiję. No jak lufcik nastąpi, no to wtedy też będę musiał tam lufcik popełnić. Tutaj skoczek G5, jakiś taki zauważalny ruch. Zawsze D5 mogę wrzucić, ewentualnie się obronić na punkcie F7, oprzeć się nieco. I no to zbijemy na E4. Czy to się kalkuluje? Nie wiem, może skoczkiem trzeba, ale tutaj przy okazji bronię. Bicie, skoczek odchodzi, wieża się broni. Pomyślimy, co dalej. Ale sprytnie gra biały, muszę przyznać. Marker nieźle sobie radzi. Tak, ktoś tu podpowiada, co zrobić, żeby podnosić poziom, widzieć kombinacje. Zadania.
Oczywiście, że zadania. Taktyka jest szalenie ważna. Tu wiążemy skoczka. Okej. Okej. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. Gramy tak, broniąc pionka. No i pion zdobyty. Przypadkowo, ale jest. Okej. Tu grozi bicie, ale to dopiero zauważyłem. Tutaj pionkę nie chcę oddać. Tutaj mogę. Mogę. Przeciwnik się nieco pomylił. Ok, mamy to. Towarzyska 2 plus 0. Słuchajcie, 10 minut zostało nam jeszcze. Lecimy. Liczę do 5 w takim razie, bo żeby tam kolejki nie blokować. 1, 2, poszło. Poszło. To C5, może na D4 sobie zagrajmy. C5, bicie, proszę bardzo. A ja lubię tymi pionami do przodu tam sobie chodzić, więc sobie zagrajmy. Skoczek. Jakiś D5 może się uda, jak przeciwnik nie zagra E4 lub C4. Jeszcze nie mogę. Gonię C5 w takim razie sobie zagrajmy. Ok. Cóż to za pozycja? Chyba w miarę dobra. Tutaj. A, i skoczek D5. Skoczek D5 było. Skoczek D5 było. Goniec E6 bronimy od razu. Coś mi tutaj te warianty się kojarzyły. Zagrajmy tak. Ok, tu zagrajmy, tu grozi, albo na F4. Z dosyć dobrą grą mi się wydaje. W ogóle jeszcze grozi goniec G4 i skoczek D4. Kiedyś tak szukałem jednego z graczy na żywo. Partia była gładziutka. No i teraz jak hetman odejdzie, w zależności gdzie, no w zasadzie gdzie nie odejdzie, bije gońcem na F3, bo na końcu są widełki i szach. O ile będzie wymiana oczywiście pionkiem z G. Tak prawdopodobnie nastąpi, więc ruch deklarowany i ruch deklarowany. Dzięki, dzięki, dzięki. Towarzyska 2 plus 0. O, mamy tutaj również donatora Lichesa. Bardzo się cieszę, że ludzie wspierają ten portal. Bardzo, bardzo dobry portal szachowy. Oczywiście czeską jest największy. Liches jest, myślę, że drugi co do wielkości. Chociaż nie wiem, jak czes 24, aczkolwiek bardzo Liches lubię. Ok, mamy obronę królewsko-indyjską. Kwestia, jaki wybrać wariant. Zagramy skoczkiem. Zagramy sobie zaraz A6. Tak sobie zaplanujmy. Ok, zobaczymy, co zagra przeciwnik. Tutaj chyba skoczek A5 można grać. Od razu jest atak. No dobra, zagrajmy tak. Ja ambasadorem Lichesa nie jestem absolutnie. Po prostu lubię. Okej, okay. Dobrze białe grają. Białe tu się orientują troszkę w tych pozycjach, widzę. Bardzo dobrze. No tutaj B5 chyba trzeba przykurzyć. Nie ma innej opcji, żeby na tym skrzydle jakoś tam się rozegrać, jak poświęcić znowu piona oczywiście. No bijemy tego piona, hetman B6 i już jest dobrze. A4 nie można, bo widełki na B3 wchodzą. I to są takie struktury Benoni, które są w tym momencie chyba dla czarnych. Oj, tu jeszcze mogłem na C4 skoczkiem ładnie zagrać. Za szybko wieża B8. A no właśnie, ale jest strzał i tutaj na A1 wisi. Więc się porobiło tutaj dla białych niestety nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie to raczej wygląda. Okej, okay, bijemy. No i wymieniamy wszystko. Dlaczego mamy nie wymieniać? Oczywiście tu można było pewnie zagrać masę innych dobrych posunięć, patrząc na to, na tą diagonalę. Na tę diagonalę, tak. Właśnie od momentu, kiedy w internecie sobie trochę działam, to uczę się mówić w języku polskim. Tutaj mnie ludzie poprawiają. Cudzysłowie, tę diagonalę, tę partię, a nie tą partię, tak. A, człowiek się uczy całe życie, ale fajnie. Z jednej strony dobrze, poprawiajcie mnie, poprawiajcie. Jestem wdzięczny za to również. No i tutaj podstawka kolejna. I tu jeszcze wisi. O, jak tu dużo wisi, moi drodzy, jak tu dużo wisi. No to bierzemy. Teraz to mimo wszystko chyba przeciwnik weźmie. Dzięki. Półtorej minuty. Okej, okay, Kysio, lecimy. Na takie tempo jeszcze nie grałem. Ciekawe, ciekawe. Pierwszy raz w życiu chyba gram na półtorej minuty. G3. No to H5 może, a tak trochę po internetowemu. No to E5 zagrajmy. E4 zagrajmy. D5. Tu jakieś będzie bicie zaraz następowało. I dobrze, dobrze, zbijemy najpierw tu. No to C6, musimy bronić pionka.
Nieco dzika pozycja. Bijemy. Oj, tu jest podstawka. Hetman G3. Ajajajajaj. Czy przeciwnik to zauważy? Nie pogniewam się, jak to pójdzie. Aczkolwiek spoko. Ten ruch chyba lepszy, bo jeszcze miałem odbicie na G5. No to weźmiemy gońca. I zagramy sobie skoczkiem. Jestem, latamy bez jakości. Goniec D4, goniec D6. Okej, okay, szach może nastąpić, król F8, ale zacny ruch, ale już król F8, dobra, już mi się tak chciało ten ruch zagrać, więc sobie zagram. Ajajaj, E4 było, nadal jest E4. Graj E4, nie graj E4, nie graj, nie graj, nie graj. Wrócimy sobie jakoś w ten sposób. Dobra, może goniec B4, poszalejmy, hetman E7, hetman, dobra, bierzemy, 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 bierzemy. Skoczek B6, skoczek C4 i tu jest chyba cienko, tu może być cienko. Lub skoczek A4 oczywiście, wisi. No to lecimy, tak. I tu będziemy chyba dawać mata, mój drogi przeciwniku. Ok. Lecimy dalej. Towarzyska 1 plus 0. O, buleciki lubię. Wartino, witam cię. G3. Wszyscy skupieni. Jakieś widełki. Zawsze chętnie. Oj, przeciwnik nie wziął? Nie widział. Ale tu podstawia mi dużo przeciwnik. Ojej. Nie za dużo? Się rozpędziłeś. Lojdata, Lloyd, Lloyd. Lojdata, Lojdata, Lojdata. Dzięki, dzięki, Ksio. E4, no to zagramy sobie G6. Poszalejmy sobie w obronie nowoczesnej. O, mamy królewską indyjską na horyzoncie. Ok, zagrajmy sobie A5. Jak ja lubię obronę królewską indyjską, no tak lubię ten debiut, że głowa mała. Od dziecka. Od momentu, kiedy poznałem, tak. No to miałem to wtedy chyba ze 12 lat. Ale tak lubię ten debiut, jeszcze tak mało o nim wiem, znaczy tak mi się wydaje, że tam szczegóły oczywiście działają. Grać na dobrym poziomie taki debiut to trzeba naprawdę nieźle się obracać w niuansach. Trudny, ambitny debiut, ale sprawiający mi bardzo dużo radości i satysfakcji. A H3 w ogóle zaraz, moment, ja muszę ruch wykonać. No dobra, no to co? A wezmę tego skoczka, denerwuje mnie. Zagrajmy sobie potem skoczek F4. Dzięki ludzie za wszystkie followy, dzięki serdeczne. Dobra, G5. Tutaj, a już nie zagram F5. No właśnie, to są te dylematy, ale G3 nie ma. Jeszcze. Zawsze jakieś F5. Dobra, zagramy F5. Jak on zbije, to jakieś E4 próbujemy zamieszać. Nie, to będzie strasznie złe, bo skoczek będzie na D4 i tutaj. Dobra, ale już zostało pograne. Zostało pograne, jakoś trzeba to odpokutować. To na pewno stoi źle, ale na tym czasie nie ukrywam, że troszeczkę na ten czas tutaj próbuję przeciwnika oszukać. Skoczek tam będzie stał dziwacznie, ale zagram G4 za moment i przytrzymam przez chwilę, a potem ewentualnie E4. O, to już może być lepiej. Tu kolejny pionek, ale tego wezmę na F5, który jest ważny, a G4 mogło być zagrane. Mój drogi przeciwnik mógł tutaj... Jeszcze w ogóle tam mam zdjęcie piona, ciekawe. Potem ten pion będzie mógł karierę robić sobie w przyszłości. Hop. Tu nie można, bo z szachem. No na pewno odejdzie wieża, znając życie. O! A to ciekawe. Aha, goniec bije. No dobrze, dobrze, no to odejdę sobie na F6. I tu będzie groził goniec na C3 przy okazji. Piotruś, tutaj widzę wspomnienia, na wspomnienia cię wzięło, ale sprytnie zagrał mój przeciwnik, tutaj odbije i nie będę mógł wziąć wieży. A, zaraz, 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 na F2 wisiało, ok. Cóż tu grać, wrócę.
Dobra, dzięki. Myślę, że ostatnia partia, moi drodzy. Ciunio, Ciunio, proszę bardzo. Lecimy. E4. Kilka partii już rozegraliśmy, prawda? No i gambit królewski znowu sobie zagrajmy. Hetman F6. Takie posunięcie istnieje. Na pewno jest to rzadki ruch, ale wiem, że istnieje taki ruch. Dobra, lecimy z roszadą. E5 grozi teraz. Ajajaj, goniec D6 chyba już niefortunnie trochę. No to D4 i tu jest easy game, moi drodzy. Easy game. No widełki. No ewidentnie przeciwnik popodstawiał na podstawią. Okej, okay, lecimy tak. Roszada, może hetman D6. A co tam będziemy atakować? Skoczek D4 mam w zanadrzu już. Już szykuję skoczek. Co? Wbijmy. I tu będę groził. Jeżeli w ogóle skoczek zagra, to zbije skoczek. Aj, to była zwykła wymiana. No to i tak jest figura więcej. Ach, myślałem, że przeciwnik zbije. Już deklarowane posunięcie. Dobra, lecimy zaraz tam. Jeżeli zbije pionkę na C2. Nie wziął pionkę na C2. Zbije wieżę, dostanie goniec E5. Okej. Okay. A jeszcze jednego szacha damy. I okej, okay, może tak. Nie damy przeciwnikowi wejść wieżą aktywnie. Jakieś maty tu się szykują. Okej, okay, dziękuję bardzo. No moi drodzy, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o grę z widzami. Tutaj się przemieścimy, dzięki serdeczne, przemieścimy się na turniej. I tak, mamy 94 osoby. Jeżeli ktoś chciałby zagrać, o, mamy tutaj Pawła, prawdopodobnie Paweł, pewnie to jest Paweł. Paweł, tak jest. No to mamy silnego zawodnika z numerem 1. Dobra, Pawła jeszcze chyba nie obserwuję w ogóle. Obserwujemy już. Moi drodzy, dobijmy do setki. Dobijmy do setki. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał do turnieju, to zapraszam. Tutaj wklejam link. Cyk.